Witamy w Muzeum Uzbrojenia, oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Dziś w kolejnym filmie promującym nasze muzeum chcemy pokazać Państwu eksponat, legendę, broń, która pojawiła się w czasie wojny w 1939 roku we wrześniu w Polsce, karabin przeciwpancerny wzór 35. Broń owiana różnymi legendami, mitami, które funkcjonują cały czas. Dziś spróbujemy przybliżyć konstrukcję, sposób działania tego karabinu przeciwpancernego. Karabin przeciwpancerny wzór 35 stanowił uzbrojenie przeciwpancerne polskiego żołnierza w czasie wojny w 1939 roku. Oprócz tego polscy żołnierze używali armatek przeciwpancernych kaliber 37 mm na licencji Boforsa. I te dwa typy uzbrojenia miały wzajemnie siebie uzupełniać. Na dalszych odległościach armatki przeciwpancerne miały stanowić podstawowe uzbrojenie przeciwpancerne, natomiast na bliższych odległościach karabiny przeciwpancerne i różnego rodzaju środki doraźne również miały być stosowane do niszczenia czołgów. I tutaj warto powiedzieć, że to nie jest prawdą, że Polacy nie byli przygotowani do tego, bo myślano o zastosowaniu broni przeciwpancernej i różnego rodzaju środków do niszczenia pojazdów opancerzonych. Wcześniej opracowano różnego rodzaju sposoby walki i nie było to jakby zostawione gdzieś tam na boku i myślano o tym. Jeżeli mówimy o karabinie przeciwpancernym zwanym UM, dlaczego za chwilę też o tym powiemy, warto zwrócić uwagę na amunicję, która jest charakterystyczna dla właśnie tej konstrukcji. I tutaj widzicie Państwo nabój do karabinu typu Mauser, czyli 7.92x57 i nabój do karabinu przeciwpancernego wzór 35, który ma ten sam, taki sam mniej więcej wielkością pocisk, tylko warto zwrócić uwagę, że łuska jest o wiele dłuższa, tak? Tutaj w tej łusce znajdował się większy ładunek prochowy, prochu o większej jakby sile, który umożliwił nadanie pociskowi wylatującemu z długiej lufy pociskowi większej energii wylotowej, przez co ta energia mogła być oddawana właśnie w pancerz pojazdu pancernego, który został trafiony. Tutaj warto nadmienić, że te polskie pociski, w przeciwieństwie na przykład do niemieckich pocisków czy innych pocisków z rusznic przeciwpancernych, posiadały miękki ołowiany rdzeń, nie jakiś stalowy, nie jakiś wolframowy, tylko właśnie ołowiany miękki rdzeń i pocisk taki po trafieniu w pojazd, w jakąś ścianę metalowo-pancerną, oddawał tą energię i albo wybijał korek, taki mniej więcej wielkości około 2 cm i odłamki razem z tym pociskiem wpadały do środka i tam raziły załogę, czy jakieś istotne dla działania pojazdu elementy techniczne, bądź jeżeli nie był w stanie spenetrować pancerza, energia, jaką oddawał ten rozpłaszczający się ołowiany pocisk, powodowała odkształcenie pancerza i odpadanie elementów wewnętrznych z tej blachy pancernej do wnętrza pojazdu, efekt był podobny. I tutaj można się zastanowić, jak to działało, czy po trafieniu było podobnie jak z pociskami jakimiś kumulacyjnymi, że był ogień, odłamki latały i tak dalej. Różnie wspomnienia żołnierzy, którzy używali tej broni w Polsce w 1939 roku we wrześniu, pokazują, że czasem strzelano do takiego pojazdu, nie było widać jakby efektów, pojazd się zatrzymywał, załoga ginęła czy była raniona. Niekiedy pojawiały się jakieś płomienie czy dym, w zależności od tego, co w środku pojazdu uległo uszkodzeniu. Czasem do pojazdu trzeba było strzelić kilka razy, żeby go unieszkodliwić albo spowodować jego wycofanie. Nie było tak, że widać było od razu wszystkie efekty właśnie z uwagi na kaliber pocisku i sposób działania broni. I ten jakby sposób skonstruowania amunicji nie był do końca polskim wynalazkiem, a inspirację czerpał w jednej z konstrukcji niemieckich dla myśliwych tak naprawdę. Było to związane z tym, że do pewnego momentu myślano i w taki sposób skonstruowano jeden z pierwszych karabinów przeciwpancernych Mauser Tegwer, czyli karabin przeciwpancerny wymyślony przez Niemców w czasie I wojny światowej, gdzie kaliber pocisku był większy i to miało jakby zapewnić ten efekt przeciwpancerny. Natomiast
opracowano właśnie nową teorię i zastosowano amunicję myśliwską o pociskach małym kalibrze, natomiast o większym ładunku puchowym i ładunkach, co powodowało dużą moc pocisku. I takie właśnie rozwiązanie zastosowano w polskiej amunicji. Polacy pracowali nad tą amunicją przez jakiś czas i ją dopracowywali. To nie było tak, że od razu ten nabój powstał jako pierwszy. Prace nad karabinem przeciwpancernym trwały przez pewien okres czasu. To nie było tak, że od razu powstała taka konstrukcja, jaką widzimy. Ten karabin ewoluował. Do zespołu w pewnym momencie dołączył inżynier Maroszek. Ten sam, który wymyślił prototypowy karabin samopowtarzalny. I dzięki właśnie inżynierowi Maroszkowi opracowano zamek, sposób budowy komory zamkowej. Też dopracowano lufę. Też były problemy z lufą, z wytrzymałością na ten większy ładunek prochowy. Lufa na pewnym etapie prototypów bardzo szybko ulegała zniszczeniu. Nie było to akceptowalne w użyciu wojskowym. Finalnie w takiej wersji, jak widzimy, karabin powinien wytrzymywać około 300 strzałów i lufę należało wymienić. Razem z karabinem były właśnie przewidziane zapasowe lufy, specjalne narzędzia rusznikarskie, żeby można było tego typu, powiedzmy, prace serwisowe wykonać. Dodatkowo ważnym urządzeniem z uwagi na działanie karabinu był hamulec wylotowy. Takie urządzenie, które znajduje się tutaj na końcu broni. Tutaj w naszej sztuce akurat brakuje muszki. Tutaj w tym miejscu powinna być muszka trapezowa, podobna jak w karabinie Mauser. Widzimy tylko podstawę, widzimy charakterystyczne szczeliny tego urządzenia wylotowego, które miało hamować odrzut broni i podobno redukowało ten odrzut aż o 65%. I tutaj, jeżeli patrzymy sobie na to urządzenie wylotowe, to spróbujemy w tym miejscu zrobić takie przebitki z rosyjskimi konstrukcjami strzeleckimi opracowanymi troszkę później, mianowicie rusznicą przeciwpancerną PTRS i pokażemy tam hamulec wylotowy, który powiedzmy większy, ale dość podobnie został skonstruowany i hamulec wylotowy na wielkokalibrowym karabinie maszynowym DSK w późniejszej wersji. Tam również widać, że hamulec jest podobny i myślę, że inspiracja była, znaczy inspiracją mógł być hamulec wylotowy właśnie z polskiego karabinu przeciwpancernego, który został skonstruowany wcześniej. Teraz dalej. W jaki sposób ta broń działa? Żebyście Państwo mogli zobaczyć to wszystko, to spróbujemy rozprawić się najpierw z pewnym mitem dotyczącym tego, że ten karabin się pojawił nagle i żołnierze nie potrafili go obsługiwać. Żeby to Państwu usmysłowić, wyjmiemy do pokazania karabin Mauser wzór 29 i teraz proszę sobie porównać tutaj od kolby tylną część, gdzie znajduje się komora zamkowa. No wiadomo, lufę mamy dłuższą, ta broń ma prawie 2 metry długości, waży prawie tyle co 2 takie karabiny. Karabin przeciwpancerny ważył 9,5 kg, magazynek z 4 sztukami amunicji, czyli taki magazynek ważył 0,5 kg załadowany. Żołnierz otrzymywał razem z karabinem 6 magazynków, jednostka ognia wynosiła 24 sztuki i to był zapas amunicji, który należało przenosić w oporządzeniu w ładownicach podobnych, znaczy takich samych jak do wykorzystywanych do RKM-u wzór 28 i tak to powinno wyglądać, takie były opracowania. Jak to wyglądało w rzeczywistości we wrześniu 1939 roku, mogło to wyglądać różnie, ale teraz działanie. Czy to było skomplikowane? Warto zwrócić uwagę, że wielkość jakby tylnej części broni jest podobna. Jeżeli tutaj moglibyśmy zrobić ujęcie od góry, widzimy, że rączki zamkowe też są podobne. Inaczej wygląda tylna część broni. Wiadomo, zamek jest dłuższy, inaczej troszkę skonstruowany, ale sam sposób działania zamka, jeżeli sobie możemy tak to porównać, odwyglowywanie broni. Tak wygląda w karabinie piechoty, a tak wygląda w karabinie przeciwpancernym. I zamek w tylnym położeniu. Tu znajduje się magazynek. Różnica jest taka, że w karabinku piechoty magazynek jest stały, ładujemy z łódki, a tutaj podpinamy magazynek i ładowany jest trochę jak magazynek pistoletowy 4 sztukami amunicji. I to jest jakby różnica. Zamykanie zamka. Jeżeli mielibyśmy amunicję w magazynku, było to w taki sposób realizowane, że zamek musi wykonać ruch do przodu, obrót o 90 stopni, wówczas jest zaregulowany, gotowy do strzału. Tak jest w karabinku, a w karabinie przeciwpancernym również. Zamykamy zamek ruchem do przodu. Rączka zamkowa 90 stopni w dół i tutaj widać, że
napięta została iglica. Ten fragment tutaj, taki, na którym jest olej, to jest właśnie ten element skoku, który wykonuje iglica. W karabinku to ten element kurka właśnie odpowiedzialny jest za ten ruch, który poprzez iglicę zbija spłonkę w naboju. No i kolejna rzecz to celowanie. Inaczej były skonstruowane przyrządy celownicze. W karabinku mamy celownik, który ma różne nastawy do strzelania na różne odległości. Natomiast w karabinie przeciwpancernym mamy stałą szczerbinę, która jest w tym miejscu umiejscowiona na komorze zamkowej, która jest wydatnie większa. I jest to stała nastawa do strzelania na 300 metrów. Wtedy przy strzelaniu na 300 metrów powinniśmy przynajmniej 15-mm blachę pancerną przestrzelić. Przy strzelaniu na odległość 100 metrów powinniśmy przestrzelić blachę o grubości 33 mm. I to dawało polskiemu żołnierzowi przewagę tego rodzaju, że potrafił wszystkie niemieckie czołgi, nawet te najnowsze, pierwszych generacji, unieszkodliwić, przebijając ich pancerz. I teraz dalej, jeżeli jesteśmy przy obsłudze broni. Zabezpieczanie broni. W karabinku piechoty mamy takie skrzydełko, jak we wszystkich konstrukcjach systemu Mausera. Żeby zabezpieczyć, trzeba je obrócić w bok i wtedy broń jest zabezpieczona. Tutaj jest to realizowane troszkę inaczej. Mianowicie trzeba złapać to kółeczko, odciągnąć tą część w bok i wówczas karabin jest zabezpieczony. Zamek również jest zabezpieczony, nie można go odwyglować. Przygotowanie do strzału polegało na tym, że obracaliśmy tą część i karabin był gotowy do strzału. Możemy zademonstrować taki strzał kontrolny. Tutaj warto zwrócić uwagę, że nasz karabin jest pozbawiony kabłąka. Tu powinien mieć taki kabłąk, podobnie trochę jak może w karabinkach Mosina, bo magazynek podobnie wygląda, ale magazynek jest, przypominam, wymienny. I ściąganie języka spustowego powoduje zwolnienie zaczepu kurkowego, zwolnienie iglicy i w załadowanej sprawnej broni padłby w tym momencie strzał. Czyli obsługa broni nie była aż tak bardzo tajemnicza i nie różniła się od karabinu piechoty. To też chcieliśmy właśnie pokazać, bo to też mówi, że żołnierze byli nieprzygotowani, nie wiedzieli. Ale różnego rodzaju materiały pokazują, że wcale tak nie było, że już przed wojną prowadzono szkolenia dla wybranych żołnierzy. Do obsługi takiego karabinu przewidziani byli strzelcy wyborowi. W ramach pododdziałów wybierano właśnie strzelców, którzy lepiej potrafili strzelać i oni byli kierowani na szkolenie i w okresie lipca i sierpnia 1939 roku przeszkolono kilka tysięcy żołnierzy właśnie do tego celu. Zarzutem jest może to, że było ich zbyt mało i w wypadku, kiedy żołnierz, który obsługiwał taki karabin, został ranny czy zginął w walce, niekoniecznie od razu był przygotowany żołnierz, który mógł go zastąpić, ale po krótkim szkoleniu na pewno potrafił obsługiwać taki karabin. Jednym z kolejnych zarzutów dotyczących tego karabinu był też, żołnierze mówili, że w wypadku walki nocnej czy właśnie na wysuniętych pozycjach jednoosobowa obsługa również mogła powodować straty w wyniku właśnie jakichś zawirowań związanych z walką czy śmierci, czy zranienia żołnierza, który obsługiwał karabin. Gdyby załoga była dwuosobowa, drugi strzelec mógł przejąć tą broń, a etatowo był przewidziany jakby jeden strzelec do obsługi tej broni. Jedną z podstawowych wad tego karabinu była nie jego skuteczność, tylko jego gabaryty. Bo jeszcze raz pokażmy różnicę wielkości. Karabin jest o wiele większy od zwykłego karabinka piechoty, który ma trochę ponad metr długości. Ten karabin ma prawie 2 metry długości, prawie dwukrotnie większą masę i przenoszenie tego karabinu przez piechura, powiedzmy, było w miarę łatwe do zrealizowania na pasie nośnym, który tutaj był umiejscowiony, no ale masa też powodowała, że było mu trudniej. Taki żołnierz nie nosił tornistra piechoty, tylko ten był na jakimś wozie zaopatrzenia przewożony. Trudniej miała kawaleria. Kawaleria również tej broni używała, prowadzono różnego rodzaju testy. Praktycznie prawie do rozpoczęcia wojny opracowywano różne sposoby. W internecie możecie Państwo znaleźć takie zdjęcie, może nawet tutaj zamieścimy, kawalerzysty, który ma atrapę karabinu przeciwpancernego wzór 35 na plecach i dla kawalerii opracowano instrukcję, gdzie kawalerzysta powinien przewozić ten karabin na plecach lufą w dół. I to jakby zoptymalizowało sposób używania. Opracowano specjalny pas nośny do tego karabinu i plastron, który miał ułatwić, czy zwiększyć komfort jakby przewożenia tego karabinu na plecach żołnierza, który poruszał się właśnie konno.
Wspomnienia dotyczące walk z września 1939 roku pokazują, że była to broń bardzo skuteczna. Niemcy do końca nie wiedzieli, że spotkają się z tą bronią. Również różnego rodzaju raporty wywiadowcze potwierdzają to, że nie wiedzieli o tym. Wiedzieli, że Polacy mają armatki przeciwpancerne kaliber 37 mm, ale nie mieli najprawdopodobniej do końca świadomości, że dysponujemy taką bronią, która zagraża tak naprawdę wszystkim pojazdom pancernym. Broń okazała się skuteczna. We wspomnieniach z walk wrześniowych, większych czy mniejszych bitew czy spotkań, można właśnie natknąć się na opowiadania weteranów, którzy właśnie wspominają skuteczność tych karabinów i to, że dawały one dużą przewagę właśnie w starciach z wrogiem. Broń okazała się ciekawa i myślę, że zainspirowała również innych konstruktorów czy ludzi odpowiedzialnych za uzbrojenie w innych armiach na świecie. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Niemcy zdobyli około 800 sztuk karabinów przeciwpancernych wzór 35. I wykorzystywali je przez pewien czas w swojej armii. Część później przekazali armii włoskiej, armii fińskiej. Uły też można było spotkać w ograniczonym zakresie na Węgrzech, gdzie mogły trafić właśnie z wycofującymi się wojskami, ale też ponoć Niemcy część tych ułów tam sprzedali. Broń również na froncie wojny polsko-rosyjskiej po 17 września się mogła znaleźć w jakimś zakresie i na pewno Rosjanie też zdobyli takie karabiny, chociaż tutaj dane są nieprecyzyjne, ponieważ w zestawieniach karabiny przeciwpancerne są zestawione łącznie z karabinami maszynowymi. Liczby wydają się zbyt zawyżone, żeby precyzyjnie określić, ile ich było, ale myślę, że było, bo za chwilę pokażę Państwu ciekawostkę konstrukcyjną, bardzo podobne rozwiązanie, które zastosowano w karabinie przeciwpancernym wzór 35 i w radzieckiej rusznicy przeciwpancernej PTR-D. I żeby to pokazać, spróbuję Państwu wyjąć, zademonstrować, w jaki sposób wyjmuje się zamek z tej broni. Mianowicie, żeby wyjąć zamek, trzeba go odwyglować, wysunąć do tyłu. Powinniśmy zwolnić zaczep zamkowy, który zabezpiecza ten zamek przed wysunięciem przypadkowym z broni. W naszej sztuce, wszyscy to taki trochę relikt, nie ma tego elementu, ale zamek wygląda w taki sposób. I tutaj warto zwrócić uwagę, że inaczej skonstruowany jest pazur wyciągu niż w zamku karabinowym, w karabinie piechoty. Jest to taki wyciąg jakby zamocowany w tronie zamka, nie obraca się. Tutaj znajduje się kanał na wyrzutnik, który z kolei jest umiejscowiony na dole w komorze zamkowej. Tutaj dodatkowy rygiel, który w tylnym moście komory zamkowej współpracuje właśnie z odpowiednim wpustem. No i tutaj mamy cały mechanizm, który odpowiedzialny jest za oddanie strzału i umiejscowienie tych wszystkich mechanizmów wewnętrznych. Czyli mamy właśnie iglicę z mechanizmem kurkowym, czyli to właśnie, co teraz ruszam, i element, tak zwaną mufę, która zabezpiecza i umiejscowia wszystko na miejscu. Żeby to przesunąć, wystarczy to obrócić. O, i wyjmujemy te mechanizmy. Tak jak mówiłem, to jest sztuka, która jest reliktem, ale z uwagi na rzadkość występowania wyprodukowano około 3,5 tysiąca sztuk karabinów, więc nie jest to zbyt dużo. To cieszymy się, że w ogóle takie coś możemy pokazywać na naszej stałej ekspozycji. I to jest polski wynalazek. A teraz spróbuję Państwu pokazać. Coś podobnego. Rozmiar jest o wiele większy. To jest zamek z rusznicy radzieckiej PTRD. O tej rusznicy film pokazywaliśmy. Mamy podobny pazur wyciągu. Zobaczmy. O, przepraszam. O, w ten sposób. Nawet rygle podobnie wyglądają, tylko skala wielkości jest inna, no bo amunicja jest inna, też zrobimy porównanie. Ale co jest tutaj ciekawe, mianowicie te tylne elementy. W polskiej konstrukcji mamy uszko, takie okrągłe. W radzieckiej konstrukcji, momencie, tylko inaczej to złapię, mamy takie półokrągły haczyk. I teraz warto zwrócić uwagę na te elementy. Teraz spróbuję rozłożyć tą radziecką konstrukcję. O. I proszę zobaczyć,
jak wyglądają te elementy. Oba. Ta tak zwana mufa łącząca posiada taki tutaj dodatkowy zostawiony element, który pozwala na reglowanie tego w broni. I widać, że jest to bardzo, bardzo podobne rozwiązanie konstrukcyjne. I można, patrząc z punktu widzenia chronologii czasu, podejrzewać, że Rosjanie skorzystali z polskich rozwiązań konstrukcyjnych i w ten sposób ułatwiło im to konstrukcję tego karabinu przeciwpancernego, jakim był karabin PTRD. I jeszcze kolejna rzecz związana z amunicją, bo Polacy cały czas kontynuowali różnego rodzaju prace nad amunicją. Tak jak mówiłem, to jest typowy pocisk do karabinu przeciwpancernego wzór 35. I on ma kaliber taki jak amunicja karabinowa do karabinów Mauser, czyli 7,92. Tutaj mamy wersję szkolną pocisku do rusznicy PTRD, która ma kaliber 14,5 mm, a Polacy próbowali testować różnego rodzaju rozwiązania w kalibrach trochę ponad 8 mm, amunicja 10 mm też się pojawiała i chciano w przyszłości jakby zwiększyć ten kaliber, ale no, czas na to nie pozwolił, różnego rodzaju założenia, które w dokumentach się pojawiają, dotyczyły na przykład lat 40. I jakby zdawano sobie sprawę z tego, że pancerze w pojazdach opancerzonych czy czołgach będą coraz grubsze. No i dodatkowo właśnie trzeba w jakiś sposób radzić sobie, żeby te pancerze można było przebić. Wspominając o amunicji używanej w karabinie przeciwpancernym UR, warto wspomnieć o magazynku i sposobie jego ładowania. Tak jak mówiliśmy, magazynek ma pojemność 4 sztuk amunicji i ładuje się go w specyficzny sposób, mianowicie magazynek ma jednorzędowe wyprowadzenie amunicji, czyli chodzi o to, że tutaj występują takie szczęki, które pozwalają na ładowanie amunicji tylko tak pod szczęki, nie można ich wduszać z góry tych pocisków, tych nabojów. I teraz spróbuję Państwu to zademonstrować. Mamy taką amunicję, w ten sposób się to wsuwa, mamy jeden nabój. Teraz, żeby załadować kolejny, nie możemy zastosować łódki amunicyjnej, nie możemy tego magazynka ładować, kiedy jest podpięty do broni, tylko właśnie po wyjęciu. I w ten sposób ładujemy 4 sztuki amunicji do tego magazynka i później zamek wybiera te naboje w taki sposób, że spod tych szczęk wysuwa i one zostają umieszczone w komorze nabojowej, wrzucone, a na miejsce trafia kolejny nabój na górę i złapany przez szczęki. Magazynek podpinany był od broni od dołu. Niestety ze względu na stan naszego eksponentu nie jesteśmy w stanie Państwu tego zademonstrować tak normalnie, tylko taka wizualizacja powiedzmy zewnętrzna, że magazynek tutaj posiada gniazdo, od dołu zostaje umieszczony w gnieździe i w ten sposób jest broń załadowana z podpiętym magazynkiem. Po zwolnieniu zatrzasku magazynka, magazynek jest w dół zwalniany i w ten sposób następuje wymiana magazynka w karabinie przeciwpancernym UR. Dodatkowo broń posiada dwójnóg. Dwójnóg posiada taką lekką konstrukcję, jest składany. Też spróbuję to Państwu zademonstrować. Broń generalnie miała być wykorzystywana do strzelania w pozycji leżącej. Dwójnóg składa się do przodu broni i tutaj posiada taki zatrzask, który ma zostać zablokowany w taki sposób i w ten sposób jest on zablokowany do przenoszenia. Rozkładanie następuje w ten sposób, że zwalniamy blokadę, rozchylamy nogi dwójnogu i dwójnóg jest blokowany. Tutaj mam taką rozpórkę, która blokuje. Tutaj widzicie Państwo od dołu dwójnogu takie ostrogi, które ułatwiają jakby umiejscowienie tego dwójnogu w różnym terenie, czy bardziej twardym, czy miękkim, żeby nie zapadał się, albo żeby się stabilizował na jakimś twardym, kamiennym, czy betonowym podłożu na przykład. I ta podpórka ułatwia żołnierzowi celowanie z tego długiego i ciężkiego karabinu. I tak jak mówiłem, powinno odbywać się to w pozycji leżącej. Teraz spróbuję Państwu zademonstrować długość tego karabinu. Spróbuję ustawić go koło siebie, trzewikiem kolby przy mnie na podłodze. Teraz proszę sobie zobaczyć, ja mam 1,90 m wzrostu, jak długi jest ten karabin. Tak jak mówiłem, mam też prawie 2 metry. No i przenoszenie tego karabinu w polu, czy przewożenie przez kawalerzystów sprawiało trudność. I dodatkowo masa tego karabinu, czyli 9,5 kg
prawie że dwa razy więcej niż karabinu piechoty, powodowała, że było to dość trudne i ciężkie. I manewrowanie tym karabinem również wymagało przestrzeni. Teraz spróbujemy Państwu pokazać kilka ciekawych rzeczy, które znajdują się na naszym karabinie. Nasz karabin jest właśnie takim reliktem. I zwróćcie Państwo uwagę na te czerwone pola. Tutaj na lufie oraz na hamulcu wylotowym będzie drugie ujęcie, które będzie to pokazywało. To są ślady właśnie jakichś uszkodzeń, jakby po odłamkach, czy innych takich miejscach. Tutaj też właśnie widać jakby trafienie, czyli można spróbować się domyślać, że broń brała udział w walkach i to są ślady właśnie tych doświadczeń bojowych, śladów właśnie po odłamkach czy po strzałach, które trafiły w ten karabin. Jeżeli mówimy o urze, to warto też wspomnieć o całej tej takiej otoczce tajemniczości tego karabinu. Istnieją różnego rodzaju mity, które mówią, że żołnierze nie znali, nie wiedzieli, że taka broń istnieje. Tak jak już mówiliśmy, prowadzono szkolenia przed wojną. Może nie był to jakiś specjalnie długi okres czasu, ale nie było tak, że ludzie byli zupełnie zaskoczeni. Chociaż w niektórych wspomnieniach można doszukać się takich informacji. Ale to mogło wynikać z różnych kwestii związanych na przykład z tym, że nie dopatrzono, nie dotarły jakieś rozkazy i nie wiedziano o tym. Broń była produkowana w Państwowej Wytwórni Karabinów w Warszawie i tam była umieszczana w skrzyniach. Osobno karabin, osobno zapasowe lufy, osobno była umieszczana amunicja, części serwisowe i te skrzynie były opisywane jako urządzenia miernicze albo urządzenia pomiarowe. Dodatkowo fabryka amunicji miała kryptonim UR, właśnie jako kryptonim wywiadowczy, żeby dodatkowo utrudnić, zakamuflować to rozwiązanie. Te napisy też mogły się pojawiać na skrzyniach i miało to jakby sugerować, że broń jest produkowana dla Urugwaju na eksport. Dodatkowo skrzynie były plombowane i jak trafiały do składnic magazynowych, nie można było ich otwierać. Dopiero odpowiedni rozkaz naczelnego dowództwa pozwalał dowódcom jednostek na otwarcie skrzyń, które znajdowały się w magazynach i zaznajomienie oficerów i żołnierzy, którzy mieli obsługiwać w przyszłości tą broń, właśnie z tą bronią. Odbywały się szkolenia dotyczące budowy, obsługi broni oraz próbne strzelania, które umożliwiały jakby zapoznanie żołnierzy z obsługą broni oraz jej możliwościami. Strzelono do różnego rodzaju celów, tak żeby pokazać siłę tego karabinu przeciwpancernego. Bano się, żeby pokazać ten karabin wcześniej z uwagi na to, żeby wywiad na przykład niemiecki nie zdobył takiej informacji, jak na przykład w wypadku lekkiego granatnika wzór 36. Okazało się, że po krótkim czasie Niemcy już dysponowali dokumentacją techniczną tej polskiej konstrukcji. I w związku właśnie z tym utajnieniem nie wszyscy wiedzieli o tej broni i ona mogła wydawać się właśnie zaskoczeniem. Dodatkowo kolejną ciekawostką było to, że strzelcy wyborowi, którzy obsługiwali te karabiny, mieli zakaz strzelania do siły żywej, czyli do ludzi, do przeciwników. Chociaż jest kilka relacji, które pokazują, że zakaz został złamany, jednak generalnie większość żołnierzy pewnie przestrzegała tego zapasu. Zapas amunicji był ograniczony, więc bardziej pożądane było niszczenie właśnie pojazdów pancernych czy opancerzonych, czy czołgów, no bo do tego to zostało stworzone. W tym filmie staraliśmy się przybliżyć Państwu budowę karabinu przeciwpancernego wzór 35. Pokazać elementy składowe, sposób obsługi, podobieństwo obsługi do karabinka piechoty wzór 29, nawiązanie do różnych konstrukcji późniejszych, czyli na przykład radzieckich, gdzie pewne elementy konstrukcyjne zostały wykorzystane z tej broni. Wiedzę na temat jakby kontekstów historycznych czerpaliśmy z publikacji, która pojawiła się w ramach Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia dotyczącej właśnie karabinu przeciwpancernego wzór 35 i zachęcamy do lektury tejże pozycji. Myślę, że warto w tej książce możecie Państwo spotkać się z całym takim zestawieniem różnych informacji od
historii powstania amunicji do tej broni, poprzez właśnie rozwój samej konstrukcji karabinu przeciwpancernego, poprzez właśnie przygotowanie, opracowanie różnych wytycznych związanych z zastosowaniem tej broni w walce oraz relacjami bezpośrednich użytkowników broni w czasie walk we wrześniu 1939 roku. Więc zapraszamy do lektury, w tym wypadku możemy powiedzieć do lektury uzupełniającej do naszego filmu. Zapraszamy do naszego muzeum i pozostałych oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Do zobaczenia.